Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. W dzisiejszym programie porozmawiam o koronawirusie. Moim gościem jest Zuzanna Rosner-Laskorzyńska, radca prawny w kancelarii Raczkowskiej. Dzień, Dzień dobry, Dobre. witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Proszę Pani, za nami są ferie. Wiele osób wyjeżdżało, teraz wracają do pracy. I czy pracodawca może zapytać pracownika, gdzie był na feriach, gdzie wyjeżdżał w celu prewencji przed ewentualnym zakażeniem? Uważam, że tak. Sytuacja jest na tyle jednak wyjątkowa i to zagrożenie wydaje się na tyle duże, że pracodawca ma prawo zapytać o to, gdzie pracownik był na ferie, na feriach, tylko oczywiście uważajmy, tak? Znaczy nie, nie wypytujmy pracownika o zbyt dużo szczegółów, natomiast taka, takie krótkie pytanie dotyczące tylko miejsca, gdzie pracownik przebywał na urlopie, na feriach jest dopuszczalne i tutaj jakby pracodawca też nie naruszy przepisów RODO. Mm. Dlatego, że tak naprawdę w ten sposób będzie pytając, będzie realizował po prostu swój ustawowy obowiązek jakby takiej ochrony zdrowia i życia pracowników. Czyli załóżmy, że trzy osoby wracają mm -hmm. teraz po feriach, w ubiegłym tygodniu były na wyjeździe i każdą z nich mogę przepytać gdzie była? Tak, w tej chwili to się wydaje jak najbardziej uzasadnione po prostu sytuacją tak i tutaj właśnie tą powinnością Pracodawcy dbania, czy, czy wręcz ochrony zdrowia i życia pracowników. Tylko tak jak mówiłam, no nie przesadzajmy z tymi pytaniami, tak? Rozumiem, że, że mhm. jeśli gdzieś na osobności zapytam, a gdzie byłaś? byłaś mhm. na feriach, czy udał się wyjazd? Mhm. Będzie to dopuszczalne, pracownik powinien mi tak. odpowiedzieć. Tak, no tutaj mamy, że tak powiem trochę siłę, stan, stan wyższej mhm. konieczności, tak? Także, także tutaj jak najbardziej. A jeśli okaże się na przykład, że pracownik był w Chinach, to co możemy mhm. zrobić? No więc sama informacja o tym, że pracownik Albo był w... nawet we Włoszech, tak? Albo we Włoszech, właśnie w północnych, w północnych Włoszech na nartach, bo to takie wydaje się nawet bardziej prawdopodobne, szczególnie po feriach. To generalnie rzecz biorąc, sama taka informacja, że pracownik był w takim regionie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem, nie oznacza jeszcze, że pracodawca coś może wymusić na pracowniku. Mm -hmm. tak? znaczy to nie, nie oznacza, że może pracownika odsunąć od pracy, że może go skierować na dodatkowe badania lekarskie. Pozostaje tak naprawdę po pierwsze bacznie obserwować, czy występują jakieś symptomy ewentualnego zakażenia. Oczywiście można też ewentualnie z pracownikiem dobrowolnie pewne rzeczy ustalić, tak? Że na przykład popracuje trochę z domu, mm -hmm. albo no, no, myślę, że tak no, naprawdę. Ale nie jesteśmy tak. pewni, więc bardzo prosimy, żeby, żeby mógł w najbliższych tak. dniach pracować z domu. I jeżeli pracownik się zgodzi, to nie ma problemu, tak? No tak, ale są takie zawody, w których nie da się pracować z domu. No na przykład. I, i tutaj tak naprawdę za bardzo nie mamy możliwości, żeby pracownika odsunąć od pracy, mm -hmm. dlatego że sama ta informacja. Tak jak powiedziałam, nie wystarcza, tak? Dopiero, gdybyśmy zaobserwowali jakieś niepokojące symptomy, albo gdyby inni pracownicy donieśli nam, że tak powiem, tak, jako pracodawcy, że, że coś się dzieje, tak, że pracownik na przykład kaszle, ma duszności, ma gorączkę, no to my wtedy rzeczywiście już możemy zareagować i możemy wręcz zobowiązać, bo po pierwsze, powinniśmy go wtedy nie dopuścić do pracy i zobowiązać pracownika, żeby wykonał jednak takie kontrolne badania lekarskie. Mm -hmm. tak? Takiej wprost podstawy do tego w kodeksie pracy nie ma, no ale tutaj jakby z orzecznictwa gdzieś wywodzimy taką podstawę, bo to jest bardzo wyjątkowa sytuacja. A czy te badania wtedy pracownik robiłby na swój koszt, czy jednak pracodawca koszt, płaci za to? Na koszt pracodawcy. Tutaj byśmy zastosowali te mhm. standardowe, że tak powiem, zasady wynikające z kodeksu pracy. No, no, no nie mniej wtedy rzeczywiście mamy, mamy możliwość nakazania, tak? Jednostronnego takiego skierowania mhm. pracownika do, na takie badania. Mówiła Pani, że nie ma podstawy w kodeksie pracy. Czy to znaczy, że pracownik mógłby się sprzeciwić i powiedzieć, ale nie ma do tego podstawy. Państwo nie możecie nie skierować na takie badania. Mógłby próbować, ale uważam, że akurat w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście już mamy bardzo wyraźne symptomy, to pracodawca może twierdzić, że tak naprawdę to orzeczenie lekarskie, które pracownik posiada, tak? no, skoro pracuje o zdolności do wykonywania pracy, które uzyskuje się na podstawie badań właśnie okresowych czy wstępnych, straciło swoją aktualność, tak? bo nastąpiło takie zdarzenie, które no jest w uzasadnia, znaczy uzasadnia podejrzenie pracodawcy, że tak naprawdę pracownik tej zdolności. Do wykonywania pracy nie ma. Mhm. I wtedy ta podstawa gdzieś tam do, do, do skierowania pracownika na takie badania kontrolne się pojawia. Mhm. A gdyby ten pracownik się upierał, czy my mamy jakieś formy nacisku? Po prostu nie dopuszczamy go do pracy wtedy. Mhm. Czyli siłą rzeczy będzie musiał jednak mimo wszystko pójść tak. do lekarza. Tak. Wspomniała pani, że pracownicy mogą na nas przyjść i powiedzieć, że obserwują jakieś niepokojące symptomy. A czy jest tak, że na przykład dziś. Może do mnie przyjść pracownik jeden, drugi czy trzeci mhm. i powiedzieć, że ten kolega był na wyjeździe we Włoszech. My no, o tym wiemy wszyscy. I dlaczego nic nie robicie, nie podejmujecie żadnych działań, żeby on tutaj nie, z nami nie przebywał w pracy? Mhm. No to jest trochę za mało, tak? Znaczy, tak jak już mhm. mówiłam od strony pracodawcy, a teraz od strony tych pozostałych pracowników, sama informacja, że ktoś był na przykład na nartach w Alpach włoskich, nie jest wystarczająca, żeby domagać się tak, od pracodawcy. Koledzy z pracy nie mogą wymuszać na pracodawcy, żeby, żeby tego ich kolegę w jakiś sposób odsunął albo wysłał na badania, jeśli nie ma żadnych niepokojących Dokładnie. symptomów. Dokładnie. Natomiast jeżeli te symptomy się pojawią, to jak najbardziej. Mhm. I powiem więcej, pracownicy wtedy, jeżeli pracodawca jest bierny, tak, nic nie zrobi, to pracownicy mają wtedy w ogóle prawo powstrzymać się od pracy. Tak. Jeżeli rzeczywiście obserwują takie symptomy, no to można stwierdzić, że to już są takie. To, to jest jest takie zdarzenie, które zagraża bezpośrednio ich zdrowiu czy nawet życiu, mm -hmm. bo jednak koronawirus też z, z, zbiera śmiertelne żniwo i w takiej sytuacji mogą po prostu powstrzymać się od pracy, informując przełożonego, tak pracodawcę o tym, mhm. że, że wystąpiły takie symptomy i dlaczego się powstrzymują od pracy i co więcej, za ten okres powstrzymania się od pracy zachowują wynagrodzenie. Mhm. Czyli załóżmy, ktoś wraca z ferii we Włoszech i w ciągu trzech, czterech dni pojawiają się jakieś symptomy, które mogłyby świadczyć o tym, mhm. że ta osoba się zaraziła. Mhm. Jeśli pracownicy, pozostali pracownicy informują przełożonego o tym, a on nic nie robi, mhm. to znaczy, że kolejnego dnia mogą Zadzwonić i powiedzieć, że tak. my do pracy nie przychodzimy. Mogą się jak najbardziej powstrzymać od wykonywania pracy i właśnie, tak jak powiedziałam, zachowują prawo mm -hmm. do wynagrodzenia. Do te, także tutaj w interesie pracodawcy jest aktywne zachowanie i takie mm -hmm. Już nie mówiąc o tym, że to jest w ogóle jego ustawowy obowiązek, tak, którego naruszenie, czyli taka bierność tutaj, e, może doprowadzić nie tylko do tego, że, znaczy jakby, że pracownicy nie, nie będą wykonywali pracy, a pracodawca cały czas mm -hmm. będzie płacił wynagrodzenie, ale w skrajnych przypadkach pracodawca też mógłby po, ponieść taką odpowiedzialność odszkodowawczą, wykroczenia. No panią o to zapytać, mm -hmm. bo gdyby się okazało, że inny pracownik od tego pracownika mm -hmm. zarazi się, potem wrócił i rzeczywiście jest zarażony, firma na czas nie podjęła odpowiednich mm -hmm. działań i inni koledzy się zarazili. To czy oni mają jakieś roszczenia wobec pracodawcy? Mogliby mieć, jak najbardziej, tak. Tutaj pracodawca po prostu naruszyłby taki, taki, taki swój podstawowy obowiązek ochrony właśnie mm -hmm. życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mm -hmm. Także gdyby pracodawca tutaj się zachował zupełnie biernie i ignorowałby po prostu to, tak że że ktoś ma ewidentne symptomy mhm. zakażenia koronawirusem, to tak, to, to mógłby, znaczy pracodawca wtedy powinien liczyć się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej i też wykroczeniowej, tak, no bo narusza przepisy mhm. BHP po prostu. Zakładam, że gdyby dobrowolnie nie chciał spełnić żądań pracownika, to pewnie czeka wtedy pracodawcy proces sądowy. Mogłoby tak być. To jeszcze na koniec porozmawiajmy o podróżach służbowych, wyjazdach mhm. służbowych, bo w te również pracownicy są wysyłani. No i właśnie, choćby do Włoch. Czy możemy teraz wysłać podróż służbową pracownika, wymusić na nim, żeby pojechał, jeśli nam powie, mhm. że nie chce, bo się boi? Pamiętajmy, że podróż służbowa zawsze odbywa się na polecenie pracodawcy. Oczywiście co do zasady pracownicy muszą wykonywać polecenia, no bo inaczej mogą na przykład stracić etat. Mhm. Ale wyjątkowo mogą odmówić tak, wykonania takiego polecenia, i tak jest na przykład wtedy, kiedy to polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa. Mhm. A tutaj właśnie mogłaby być taka sytuacja, tak, że pracodawca mimo że wysyła kogoś podróż służbową, no to cały czas odpowiada za te bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Mhm. Także jeżeli wysyła pracownika w taki region, oczywiście no nie, nie, nie mówimy o całych Włoszech, tak, czy Chinach, ale o tych regionach. Czyli jeśli ktoś miałby pojechać do Rzymu, tak. to już niekoniecznie ma podstawy. No właśnie, bo tutaj, tutaj na, pewna, na pewno na bieżąco trzeba śledzić komunikaty Ministerstwa mhm. Spraw Zagranicznych, czy, czy Inspektora Sanitarnego, czy innych zagranicznych organów, tak, mhm. które monitorują e, e, stan zagrożenia e, i wtedy będziemy mieli odpowiedź na pytanie, gdzie możemy tak naprawdę wysłać pracownika, a gdzie nie powinniśmy i gdzie on ma prawo się sprzeciwić tak naprawdę, właśnie no ze względu, tak względu na to jest zagrożenie. jest dynamiczna i może się okazać, że mhm. jednego dnia dany obszar jeszcze jest bezpieczny, następnego mhm. na stronie MSZ mhm. pojawi się informacja, że y, tam już są też ogniska y, zakażeń. No i co wtedy? Bo pracownik już się zgodził, już nie wiem, jedzie tego dnia na lotnisko, ma wyjechać. Mhm. Może się jeszcze wycofać? Może się wycofać, tak. Może no tutaj po prostu to jest taka nadzwyczajna sytuacja. Może, może poinformować pracodawcę, że jednak ze względu na to, że, że to zagrożenie się zmieniło, tak, że się dynamicznie zmienia, może odmówić i pracodawca też wtedy powinien się do tego odnieść ze zrozumieniem. Natomiast no rzeczywiście tak jak e, mówiłyśmy, e, to nie oznacza, że pracownik w ogóle ma prawo odmówić wyjazdu do Włoch. Tak? Mm -hmm. jak, jak pracodawca skieruje go na Sycylię, to nie przesadzajmy. Na razie przynajmniej. Przynajmniej na razie, dokładnie. To na sam koniec już teraz. I jeszcze jedno dodatkowe pytanie, bo rozmawiałyśmy o pracownikach, ale w w firmach mamy nie tylko osoby zatrudnione na etacie. Są mhm. ludzie pracujący na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, ale są też tak zwani samozatrudnieni. No i co w ich wypadku? Mhm. Pracodawca, czy tutaj spółka, powiedzmy, tak, też ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo takich osób. Także tak naprawdę tutaj też to, to wszystko, o czym mówiłyśmy, odpowiednio się stosuje też do takich osób. Czyli możemy żądać od osoby samozatrudnionej, żeby jednak też poszła na badania, tak. ale wtedy czy ona za te badania płaci, czy pracodawca powinien jej zapłacić? Yy, nie, nie, czy, yy. znaczy współpracująca z nią firma. Wt wtedy powinien zapłacić samozatrudniony. Oczywiście no, te, te wszystkie też kwestie, o których rozmawialiśmy, na przykład dotyczące zachowania prawa do wynagrodzenia, to tutaj nie będą się stosowały do osób samozatrudnionych. Yy. 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 Czyli one są w nieco gorszej sytuacji, so. ale jednak muszą się do tych poleceń, które yy, współpracująca z nimi firma yy, wydaje zastosować. Znaczy my też tak naprawdę osobom samozatrudnionym poleceń nie wydajemy. Natomiast tutaj no, mamy prawo po prostu... Mamy prawo powiedzieć, że nie chcemy, żeby ta osoba Świat się tak. w naszej sieci dokładnie w, w tym okresie, no bo może, może stwarzać zagrożenie i bardzo prosimy dla pracowników, o których zdrowie mhm. i życie dbamy i prosimy po prostu o powstrzymanie się od świadczenia usług. I w takiej sytuacji jakby tutaj nawet nie ma podstaw za bardzo do wypłaty wynagrodzenia, znaczy takich wynagrodzenia Zapłacę, tak? za, 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 usługi, za usługi, skoro ich nie było. Dokładnie. Serdecznie Pani dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę Moim gościem była Zuzanna Rosner, Ela Skorzyńska, radca prawny w Kancelarii Raczkowskiej. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny program.